Cześć! Wielu już testowało, a ja mam go dopiero dzisiaj. A co to jest? To jest Triumph Rocket 3 w wersji GT. 2,5 pojemności, 167 koni mechanicznych, 221 Nm. Szczerze? Petarda. Petarda. Ten motocykl, jeżeli jeździsz na Power Cruiserze, na Choperze 1.9, to ten motocykl zajebisty. A skoro zrobiła się mała przestrzeń, wypada posłuchać, jak brzmi ten silnik. Przy okazji słuchania tego motocykla zwróć uwagę na jego wykonanie, na tą jakość, na te detale. Rocket 3 występuje w dwóch wersjach. W wersji GT z oparciem, z dalej wysuniętymi podnóżkami, z trochę inną kierownicą i bardziej komfortową pozycją jazdy. Natomiast wersja R jest bardziej roadsterowa. W dalszej części filmu będzie pokazana. W tym motocyklu zadbano o to, żeby był wykonany na najwyższym poziomie. Wszelkie detale są dopracowane w skali od 1 do 10. 10. Opona z tyłu 240 16, z przodu 150 17. Tutaj jest zamontowany Avon. Nie wiem, czy patrzycie na rodzaj opony w motocyklu. Ja jeżdżę bardzo długo na Avonach w moim Warriorze i to są opony w moim odczuciu, na moim Warriorze. One są już stare. Mam wrażenie, że są cholernie śliskie na deszczu. Nie wiem, jakie są Wasze opinie, więc spoko, możecie komentować. Przyrządy TFT drugiej generacji z kolorowym wyświetlaczem dają większe możliwości personalizacji tego motocykla. W obydwu modelach kierowca może wybrać 4 tryby jazdy: rain, road, sport i indywidualny, dopasowany do swoich potrzeb. Uwielbiam, kiedy w motocyklu są podświetlane przełączniki przy manetkach. I wiecie co? Nie byłabym sobą, jakbym nie przejechała się również na wersji R. Siadając się dzisiaj na Triumpha Rocketa, jestem w szoku. To jest po prostu fenomenalny motocykl. Pewnie, że chciałabym go mieć. Tak, muszę mieć te okulary, bo mam oczy czerwone. Od pędu powietrza. Przecież ten motocykl, jak się rozpędza do prędkości niemieckich autostrad, to naprawdę wieje. Dobra, trochę przypału musi być. Wrzucam filmik, w którym pokazane jest, jak ustawiam statyw, a z racji tego, że te opinie robię sama, mam tylko 2 ręce, to nie jest to łatwe. No kurwa. I tak oto, oprócz epitetów, również zapominam o kilku rzeczach. Całe szczęście znalazłam. Niestety w pojedynkę kręcenie wideo czy tam krótkich relacji jest o tyle trudne, że zawsze coś się gubi. A pozdrowienia dla Triumph Rocket 3 od mojego Warriora. Czas na zmiany chyba. Pozdro!